Witam Was serdecznie, moi drodzy, w krótkim vlogu. Vlog taki troszeczkę bardziej organizacyjny, żebyście wiedzieli, co się dzieje u mnie, dlaczego mam takie zwłoki w odpisywaniu na maile, na odpisu SPC, na zapytania na Facebooku, co w najbliższym czasie na moim kanale i kiedy wracamy do live'ów. To może zacznę od fragmentu prywatnego. W końcu urodziła mi się córka na przełomie stycznia i lutego, początek lutego. Przyszła na świat moja córa, która będzie się nazywała WWW. Taki będzie miała skrót od dwóch pierwszych imion i nazwiska, żeby mogła się kiedyś z jajem w szkole podpisywać jako WWW. Tak żeśmy wymyślili. Myślę, że na pewno jej nie skrzydzę przez to, bo imiona są polskie jak najbardziej, nie żadne wymyślone, abstrakcyjne, a będzie takim fajnym akcentem i no, dobra, tak troszeczkę off-topicowo było. Także mam córkę WWW. Co do odpisywania, przez to właśnie wszystko ta zwłoka w odpisywaniu na maile sięgała nawet 2,5 tygodnia w pewnym momencie. Aktualnie jestem w miarę na bieżąco, to znaczy wracamy do terminu około 6-7-dniowego, aż ja odpiszę na Wasze zapytania, szczególnie w odpisu SPC-ta. Mam już przygotowany materiał, nie, inaczej. Mam przygotowane 3 osoby, które trafią do najbliższego odpisu SPC-ta. Postaram się to nagrać w tym tygodniu, żeby to jeszcze wrzucić może koło weekendu na kanał. Natomiast jeszcze jedna kwestia, o której chciałem Wam powiedzieć, w sumie dwie. Kolejna nowość to jest taka, że jestem w trakcie rozmów z kilkoma dużymi firmami produktowymi, które mają fajne rzeczy. Jakie? Na razie nie mogę Wam powiedzieć, bo sprawa nie jest dopięta do końca, nie chcę zapeszać, ale myślę, że warto będzie chwileczkę poczekać, bo za jakiś czas możliwe, że prawdopodobnie, mam na taką nadzieję, ukażą się na moim kanale recenzje zupełnie nowych producentów. Także to też jest fajna rzecz. Kanał się rozwija, to cieszy, bo oni sami zgłaszają się do mnie. Ja naprawdę już nawet nie mam czasu szukać i pisać do nich. Miło, że takie firmy właśnie odnajdują mnie i zgłaszają się do mnie i chcą, żebym ja i tych testował ich produkty. Live'y to jest to, co na pewno wielu z Was interesuje. Wracamy do live'ów. Moi drodzy, wracamy do live'ów. W najbliższą niedzielę ukaże się zajawka z zaproszeniem do przesyłania mi swoich setupów do kolejnej, czwartej już edycji Mój Setup, z którą startujemy od marca. Mieliśmy to zrobić w lutym, niestety córka nie chciała się urodzić wcześniej, urodziła się dopiero na początku lutego, więc absolutnie nie było takiej szansy czasowej, żebym to zrobił w lutym. Dlatego też startujemy od marca. Mam dwa zgłoszenia jeszcze chyba z grudnia od dwóch osób z całkiem fajnymi setupami, które naprawdę warto pokazać. Natomiast wszystko zależy od tego, czy nowe zgłoszenia napłyną, czy będę miał co pokazać, więc wszystko zależy od Was, moi drodzy. Jeżeli macie fajny zestaw, zróbcie mu zdjęcie. W niedzielę oglądajcie mój film, bo jeszcze raz przypomnę w nim, jak zgłaszać się i jakie zdjęcia i co jeszcze trzeba napisać do konkursu Mój Setup, żeby wziąć w nim udział, w którym to Wy głosujecie na live'ie w trakcie trwania live'a na zestaw, który na setup, bo to w sumie całe stanowisko pracy, nie tylko sam komputer, na setup, który Wam się najbardziej podoba. Ale to zrobimy w niedzielę, nie będę teraz mówił, jak to przesyłać. Taki specjalny film ukaże się w niedzielę. Pamiętacie komputer Kuby, który ostatnio modernizowałem? Kuba będzie miał niedługo operację, będzie później przykuty do łóżka przez parę miesięcy i ma taki pomysł właśnie, żeby otworzyć, właściwie to już otworzył, kanał na YouTubie, na którym będzie wrzucał swoje gameplaye i z którego dochód będzie przeznaczony na pomoc dzieciom. I to też Wy, jako widzowie, będziecie mogli wybrać, dla jakich dzieci będzie ten dochód z reklam z Google i ewentualnie od sponsorów, jeżeli to się Kubie rozwinie, przekazywany. Czy będą to do dziecka, czy będzie to akcja pomocy dla jednego konkretnego dziecka, które, nie wiem, dramatycznie potrzebuje pieniędzy na jakąś operację albo na leczenie. Wszystko będzie zależało od Was. Wy będziecie wskazywali cel zbiórki pieniędzy na ten cel charytatywny i później Kuba Wam pokaże pewnie jakiś film z przekazania tych środków, czy też jakieś dokumenty przekazania tych środków właśnie na ten cel wybrany przez Was. Także myślę, że warto wspierać takie charytatywne inicjatywy. Nie jest ich dużo, szczególnie na YouTubie, więc myślę, że każda taka inicjatywa jest warta wsparcia swoim oglądnięciem filmów, chociażby, które twórca tam rzuca, bądź też nawet przekazaniem jakiegoś skromnego datku na
na konto jakiejś fundacji charytatywnej, która może, że możliwe, że będzie tam wskazana. Dobrze, ale nie wiem, jak to dokładnie chce Kuba zrobić. Chcę po prostu mu pomóc rozpropagować ten jego kanał, bo robi to charytatywnie i robi to, co najważniejsze, dla dzieciaków. Co do moich spraw zawodowych, działam prężnie, bardzo prężnie. Coraz więcej zleceń od Was, bo to jest ważne, nie mówię o moich tam lokalnych klientach krakowskich czy okolicznych, ale od Was coraz więcej zleceń dostaję i to nie tylko na budowę zestawów, ale również, jak widzieliście ostatnio, na jakieś podkręcanie, na serwisy, na modernizację. Jest tego naprawdę ostatnimi czasy coraz więcej, dlatego pracuję po 22 godziny na dobę, bez kitu. Naprawdę, ostatnio śpię po 3,5 godziny. Z powodu dziecka, z powodu nawału pracy, z powodu kanału YouTube. Mam nadzieję, że moje serce jeszcze wytrzyma. Ale to nie absolutnie, żebym się żalił, absolutnie, bo ja kocham to, co robię. Lubię być w takim biegu, ciągłym ruchu, chociaż czasami się irytuję, że mam za mało czasu, ale generalnie jest to taka pozytywna irytacja, bo nie lubię się nudzić i chyba bym się zanudził na śmierć, jakbym nie miał co robić. Także jest ok. Dzięki za to, że wybieracie mnie na budowę swoich komputerów, na modernizację i na różne inne tego typu fajne rzeczy. Co do testów, będzie ich coraz więcej. Mam już przygotowanych kilka materiałów, tylko je muszę złożyć. I to nie tylko tych nowych producentów, ale tego, co już do niej przyjechało. Będzie porównanie, chyba najbliżej nas oglądania, będzie porównanie GTX 1060 wersji 3 i 6 GB. Zobaczycie, jak radzą sobie te dwie karty w tych samych grach. Czy jest faktycznie różnica w FPS-ach pomiędzy 3-gigabajtową wersją a 6-gigabajtową wersją. Zbliża się też marzec, więc przygotujcie się na testy Ryzena na moim kanale, ale o tym w innym filmie. Dzięki serdeczne za oglądanie vloga i do zobaczenia w kolejnych, nie tylko vlogach, Videoblog Tech. Cześć!